Siemanko, jestem Luzek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Kickster, Sebastian Kickster, na kanale Sebastian Kickster. Słuchajcie, za mną tam się troszeczkę tak wyłania, taki czarny. To jest Ford Mustang. A dlaczego nie Europa, dlaczego nie 2.3 Ektobus, dlaczego nie V8? To chodzi? Mustang z 2016 roku nie jest jakimś obiektem, którym się można chwalić. Pochwalił się nowym samochodem, jest to Mustang. Nowy Mustang i w sumie kolejny Mustang na polskim YouTubie, możecie zobaczyć, tutaj sobie oglądam, bo chcę zrobić jego samochód w tej grze, ale no niestety za dużo jeszcze przy tym aucie nie porobił, więc ograniczymy się do zmiany felg. Dzisiaj tak naprawdę nie chodzi mi o to, żeby jego samochód jakoś tam robić, odzwierciedlić w grze, bo tu nawet nie ma dokładnie tego modelu, a już na pewno nie ma tej wersji silnikowej, o której też porozmawiamy. Tutaj tylko wybieram sobie jakieś felgi, zobaczę jakie tam miał mniej więcej i ruszymy w drogę i sobie porozmawiamy o tym jego aucie. I też samochód jest dosyć wysoko zawieszony u Kickstera, nie? No bo to jest taka wersja trochę bardziej uboga, jeśli chodzi o moc silnika i o wielkość silnika. I o tym sobie też zaraz porozmawiamy. Czekaj, ale mi się wydaje, a nie, ja tuningowałem kiedyś, ale starszego Mustanga, który też zresztą jest bardzo fajny. Od samego początku mi się bardzo podobały z wyglądu. No kurde, samochód jest przepiękny. Ten akurat model jest po prostu przepiękny. Przednie światła, cały ten przód, tył, bok. I powiem wam, że ostatnio testowałem sobie Camaro. Jeśli nie oglądaliście vloga z Camaro, to sobie obejrzyjcie. Dlatego postanowiłem sobie ogarnąć Camaro SS 6.2 silnik. Testowałem sobie ostatnio Camaro SS i Camaro nie zwracało takiej uwagi jak Mustang, którego testowałem rok temu. Mustang 5-litrowy GT po prostu, tak? Testowałem rok temu tego Mustanga i kurde, wszyscy tam na drodze gdzieś tam patrzyli się, machali rękami, machali, żebym dał na obroty i tak dalej, bo chcą posłuchać i fajnie. A z Camaro? No właśnie nie, na Camaro ludzie patrzyli tak sobie i w sumie nic. No, jakiś tam dzieciak otworzył szeroko paszczę gdzieś tam na chodniku, jak się patrzył na to auto, jak przejeżdżało, i właściwie tyle. Naprawdę, no nikt nie zwraca uwagi na to Camaro. To jest dla mnie niepojęte, bo Camaro jest takim samochodem rzadziej spotykanym na drogach od Mustanga. No Mustang już nie tylko na polskim YouTubie, ale też często i na drogach można spotkać, jak nie wersję 5-litrową, bo 5-litrowych wersji też wbrew pozorom jest dosyć dużo. To wersje 2-litrowe i wersje 3-litrowe. 3.7 chyba bodajże, tam ma V6, nie? Tego jest naprawdę na drogach sporo. To znaczy, że samochody są niedrogie. Można je niedrogo dostać i wygląd ma totalnie sportowy, niesamowity wygląd. I wygląd jest jedną rzeczą, bo oczywiście jest groźny, to jest samochód niedrogi, w Polsce się coraz lepiej żyje, coraz więcej się zarabia, więc każdy może sobie praktycznie na takie auto pozwolić. Praktycznie każdy, kto ma mniej więcej stałą pracę i może sobie pozwolić na leasing, albo nawet i kupno za gotówkę. To nie jest drogie auto. Można je sobie też na przykład uszkodzone sprowadzić ze Stanów Zjednoczonych i naprawić. I naprawić za nieduże pieniądze, jeśli wszystko jest tam, powiedzmy, z ramą ok i nic nie jest za bardzo zniszczone, to naprawdę za niewielkie pieniądze można sobie sprowadzić to auto, nie płacąc za opłaty skarbowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest naprawdę świetny samochód i taki jeździłem nim. Właśnie nie wiem, jakie dokładnie są różnice, jeśli chodzi o zawieszenie, układ prowadzenia i skrzynie biegów w samochodzie, którym ja jeździłem, w stosunku do takich 2-litrowych czy 3-litrowych wersji. I chciałbym się trochę w sumie o tym przekonać, natomiast słyszałem i 2-litrową wersję, słyszałem i 3-litrową wersję V6. I no wiadomo, że z V8 brzmi najlepiej i najbardziej groźnie. Musicie brać pod uwagę, że taki samochód z V8 pod maską, zwłaszcza taki Amerykaniec dosyć głośny i słabo wytłumiony, na dłuższą metę jak się nim jedzie, no jest trochę za głośno po prostu w środku. I zaczyna to przeszkadzać, zwłaszcza nam Europejczykom, którzy jesteśmy przyzwyczajeni raczej do cichych, 2-litrowych maksymalnie samochodów.
Jo, i tak sobie jeździmy, no to cichutko mamy i... A tutaj nagle taki wielki moloch, nie? Pod maską i on się tam tłucze cały czas i to nie jest przyjemne, po prostu. No, ale zastanawiam się, jakie różnice są między wyposażeniem tych wersji silnikowo. Czyli jeśli mamy na przykład silnik 5-litrowy, to raczej będzie chyba inna skrzynia biegów niż w przypadku, gdy mamy silnik 3-litrowy. Zastanawiam się, jak to jest. W każdym razie, ja bym się skusił nawet, żeby kupić takiego Mustanga z V6-ką. V6-ka brzmi trochę jak jakaś rajdówka, jakiś Japoniec, nie wiem jak to określić. No, patrzysz na Mustanga, myślisz, ole, zaraz tutaj walnie po garach, nie? I będzie głośno wszędzie, a tutaj... taka rajdóweczka, no taki Ford Focus. No w Focusie nie ma chyba V6, ale wiecie, o co mi chodzi. Po prostu taki bardzo płytki ten dźwięk jest. Nie taki gardłowy typowy jak dla muscle carów, czy tam pony carów, nazwijcie to jak chcecie. I on sobie jedzie i nic się nie dzieje. No patrzymy na tego Mustanga, groźny wygląd, myślimy Mustang, to wielki silnik, wielka moc i fajnie. No właśnie, na polskim YouTubie jak ktoś sobie kupił Mustanga, to od razu musiała być najbardziej wypasiona wersja, Mustang musiał być porobiony. Jest to fajne auto, ale do tej fajności zaraz sobie przejdziemy. Musi być wypasiony, musi być najlepszy na świecie, no przecież youtubery tak dużo hajsu zarabiają i jak kupują Mustanga taniego, no to co? To pewnie muszą mieć najlepszą wersję i fajnie. Jak nie kupują najlepszej wersji, to są dziadami, debilami, się nie znają na motoryzacji. I nie powinni kupować samochodów w ogóle. Jeździłem tym Mustangiem, zrobiłem nim 400 km, zapłaciłem jakieś, chyba w sumie 400 zł za paliwo, a jeździłem naprawdę przez większość czasu nie jakoś tam raptownie, tylko tak spokojnie, nie? Więc, tak jak mówię, ten silnik się tłucze, po jakimś czasie to zaczyna przeszkadzać nam, Europejczykom, którzy są przyzwyczajeni do takich bardziej spokojnych brzmień. Po prostu nie jest to wygodne na dłuższą metę jeździć takim autem. A auto samo w sobie jest bardzo wygodne i bardzo przyjemne do jazdy na co dzień. Właśnie ten Mustang, tak samo jak Camaro, którym jeździłem ostatnio. Może nie w wersji, tam ile ono ma? 6 litrów, tak? Camaro miało 6,2 litra. Może nie w tej wersji 6-litrowej, a w takiej wersji powiedzmy jakiejś lżejszej. Nawet prędzej bym kupił Camaro z silnikiem 2-litrowym niż Mustanga z silnikiem 2-litrowym, bo to Camaro, ono naprawdę nie jest aż takie, moim zdaniem, groźne jak ten Mustang, no. I wiele z osób, które podejrzewam, nigdy nie miały do czynienia z samochodami sportowymi, będą krzyczeć, ale jak to Mustang bez V8, gdzież tak nie można, jak można kupić taki samochód? Przecież Mustang to zawsze były V8-ki. No już pomijając w historii to, że Mustangi wcześniej pojawiały się w mniejszych wersjach silnikowych, to... nie jest to reguła po prostu, że Mustang zawsze musi mieć V8. Z drugiej strony, patrząc na właśnie spalanie i przyjemność z jazdy, też bym wybrał samochód raczej z mniejszym silnikiem do jazdy na co dzień, jak Kickster postanowił sobie właśnie sprowadzić i kupić. Chodźmy do meritum, bo się rozgadałem na temat tych samochodów, ale wiecie, że ja jestem gaduła. No to Kickster kupił sobie Mustanga V6, 3,7 litra zdaje się, że tam ma V6. No i pokazywał tam pod maską, jak to siedzi. No taki mały silniczek w porównaniu do V8. Co mam na ten temat powiedzieć? No powiem wam tyle, że ja go w 100% rozumiem, że kupił sobie taki samochód, bo powiedział, że to jest jego samochód daily. Kupił sobie furkę do jazdy, po prostu. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajny i wygodny samochód do jazdy na co dzień. Świetnie wyposażony, super wygląda środek. Czekaj, ja tutaj wezmę kamerę tylko. Super wygląda środek. Mamy tą kierownicę trochę chyba inną niż u niego w Mustangu, bo to jest Chevy, a nie Mustang. No ale mniej więcej jest to samo. Czekaj, jeśli pamiętam. Tak, deska rozdzielcza, kształt deski rozdzielczej jest ten sam. Chyba tylko trochę inne zegary i trochę inna kierownica jest w Mustangu, zdaje się. Ale łba sobie urwać nie dam. Na pewno pokrętła
odgłośności chyba trochę inne były. To chyba też zależy, bo może jakiś lifting przeszedł przeszło to wnętrze. W każdym razie kształt cały deski rozdzielczej jest taki sam. I to jest ładny samochód, to jest naprawdę fajny, męski. Czujemy się jak mężczyzna po prostu. Jak taki stuprocentowy men. No. Przyjemne auto do jazdy, tak pokonujesz nim kilometry, ładnie wybiera te wszystkie nierówności na drodze, dziurki małe, duże. Przy okazji wysiadając z takiego samochodu gdzieś tam, no czujesz się prestiżowo, bo moim zdaniem jak kupujesz samochód i parkujesz go gdzieś na parkingu, idziesz gdzieś i chociaż raz się na niego nie obrócisz, nie popatrzysz, czy dobrze zaparkowałeś, czy jakim samochodem przyjechałeś, to kupiłeś zły samochód, no. Musisz podziwiać ten swój samochód, musisz na niego spojrzeć, musisz, wiesz, zintegrować się z nim, to jest twój Mustang. I ja zazdroszczę Kicksterowi, że taką furą jeździ. Sam zastanawiam się nad tym, czy właśnie takiego gadżeta sobie nie sprawić. Myślę tylko o częściach do niego. Chociaż skoro tak dużo Mustangów jeździ po drogach, to myślę, że i części będą też coraz tańsze. Bo to jest fajna sprawa, nie? Że mamy możliwość kupna sobie w Polsce takiej fury, jeżdżenia nią dosyć oszczędnie. Podejrzewam, że niedługo pojawią się jakieś instalacje gazowe, albo już jest możliwość zainstalowania sobie instalacji gazowej do takiego auta i jeżdżenia na tym. Ja wiem, co ci wszyscy znawcy mówią teraz, sobie myślą na temat tego Mustanga, że to jak do Mustanga, gaz, jaki gaz, jakie V6, to tylko V8 powinno się instalować. No właśnie, dedykuję ten film wszystkim osobom, które już mają swój samochód w rzeczywistości, które zapłaciły pierwszą składkę ubezpieczeniową powyżej 2000 zł na rok za samochód, czyli płacisz abonament 2000 zł na rok, nie tyle co na Xboxa za granie online, czy tam chyba 300 zł na rok, tylko płacisz 2000 swoją pierwszą składkę na rok, także też gorąco pozdrawiam tych właśnie, którzy zapłacili sobie parę tysięcy złotych za naprawę sprzęgła, dwumasy w samochodzie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy wydali setki tysięcy, no może nie tysięcy, ale wiele tysięcy złotych na paliwo. Chociaż w sumie ciekawe, ile ja w czasie mojej kariery wydałem na paliwo. Czy to już będą setki tysięcy złotych? Czy tylko tysiące jak na razie? Czy dziesiątki tysięcy? Dziesiątki tysięcy na pewno. Także pozdrawiam wszystkich tych, co dziesiątki tysięcy wydali na paliwo w ciągu trwania swojej kariery samochodowej. Tych, co naprawdę płacą i kupili sobie za swoje pieniądze swój pierwszy samochód, albo drugi, albo trzeci. I wszystkich tych, którzy mają gdzieś na końcu głowy wszystkie te koszty, które są ukryte za kupnem samochodu. Bo to, że kupisz samochód, to jest jedno, a to, że będziesz go utrzymywał i czy będziecie na to stać, i czy nawet nie tyle, że będziecie stać, ale czy będzie ci się to opłacać, czy ten samochód będzie dla ciebie wystarczający, czy nie będzie na przykład to jakby zbyt duży wydatek w jakimś tam odstępie czasu. Na przykład kupisz samochód i okaże się, że on generuje takie koszty, a robisz nim to samo, co byś robił samochodem, który generuje ci 3 razy mniejsze koszty. Czyli zamiast rocznie wydawać na samochód 10 tysięcy złotych, będziesz na niego wydawał na przykład góra 1000, nie licząc paliwa oczywiście, nie? To są takie różnice. I wszystkich tych znawców nie pozdrawiam, którzy mówią, Kickster powinien kupić sobie V8, bo Mustang tylko V8. A pozdrawiam właśnie wszystkich tych, którzy muszą sobie sami płacić za ubezpieczenie, za składki, za przeglądy, za naprawy, za jakieś dodatkowe ubezpieczenie samochodu. Tak, bo ten samochód, jak zobaczy taki typowy Janusz albo jakaś inna osoba, która no niezbyt przyłożyła się w życiu do oszczędzania i zarabiania pieniędzy, to weźmie ten klucz od domu i od samochodu i przerysuje ci ten samochód. Tak się zdarza, naprawdę. I tak jak mówię, pozdrawiam wszystkich, którzy płacą składki, którzy kupili sobie za swoje pieniądze samochód.
i którzy wiedzą, z czym się wiąże posiadanie samochodu. To nie jest tylko tak, że o, mam V8 i fajnie, tylko ty będziesz musiał zapłacić dużo większą składkę ubezpieczeniową za większą pojemność silnika i tak dalej, za staż posiadania samochodu. No jest tego bardzo dużo, tak? Więc ja 100% Kickstera rozumiem, że on sobie kupił takie autko, na jakie myśli, że go stać, podsumował sobie koszty i pomyślał, ej kurde, robię zajebistą robotę, kupuję sobie fajną furę, bo chcę na nią patrzeć i chcę się nią bawić, chcę przyjemnie sobie jeździć, a V6 daje mi naprawdę fajne doznania z jazdy i z tego co widziałem, nawet jest w stanie nią podriftować, tą maszyną. Także to jest naprawdę wielki plus, ja mu zazdroszczę, mimo że mówił, że to nie jest film o tym, żeby się pochwalić, ale był to bardzo fajny, jego film był bardzo taki merytoryczny, odnoszący się do tego, co taka V6 daje, jak wyglądało sprowadzenie takiego samochodu, ile to kosztowało, ile to... Chyba nie mówił zresztą o kosztach, ale podejrzewał, że to kosztowało gdzieś w okolicach 50 tysięcy złotych, kupno takiego samochodu. Chyba że kupił go mocno uszkodzony, no to... No ale w okolicach 50 tysięcy myślę, że się wyrobił z tym wszystkim. Sobie sprowadził to auto uszkodzone i sobie je naprawił. Więc ma teraz fajne auto i tylko się cieszyć, że coraz więcej Polaków stać na coraz lepsze auta. Ja mu życzę, żeby go było bez problemu stać na jakiegoś McLarena czy Ferrari i żebyście wy też wszyscy zarabiali jak najwięcej, ale błagam was, nie piszcie komentarzy typu czemu nie V8, chociaż to Mustang bez V8 to ble. Wiecie co, tak prywatnie wam się przyznam, że mi Mustang też nie brzmi w V6, że mi Mustang nie brzmi w dwulitrowym silniku, po prostu ten wygląd nie pasuje do dwulitrowego silnika w 100%, nie? To nie wygląda, no nie wygląda po prostu ten Mustang. Tak nieprawdopodobny wygląd ma ten Mustang, że szok, ale... Ponieważ my go dosyć często widzimy na drogach. No już podejrzewam, że w Warszawie to chyba każdy tym jeździ, czy w jakimś Bielsku Białej, czy w Krakowie. No te Mustangi to tam co chwilę są na światłach, nie? Nic specjalnego, po prostu. Ale jest to, mimo że to jest tak powszechne auto, to dalej naprawdę jak sobie do niego wsiądziesz, pojedziesz trochę, wysiądziesz, popatrzysz. Ja strasznie lubię patrzeć na samochody, strasznie lubię podziwiać ich wygląd, to jak zostały zaprojektowane, jakie mają linie. To jest znaczna część motoryzacji, którą uwielbiam. Mniej uwielbiam te wszystkie mechaniczne sprawy, bo wiem, że to nie jest doskonałe, ale to w jaki sposób są projektowane z wyglądu, to jest dla mnie piękne i ten Mustang jest po prostu przepiękny. Jest nawet piękniejszy od poprzedniej generacji i chyba najlepszy z przez wszystkich Mustangów, jakie wyszły, jakie kiedykolwiek powstały. Jest to najładniejszy moim zdaniem model, ładniejszy od tego, który jest najnowszy, czyli chyba ten co Rezi ma, tak? Czy nie, Rezi ma jeszcze ten właśnie model, nie? To na dwozie. Izak chyba kupił sobie tego najnowszego Mustanga z tym takim przodem dziwnym, który wygląda jak kruk, no nie? No to tamten wygląd już mi się nie podoba, już taki jest zbyt europejski, no nie wiem, no jakoś mi to nie pasi. Tutaj te światełka, ten przód bardzo, bardzo fajnie widać, więc zdecydowanie wolę ten model. Mega się cieszę, że Kickster kupił sobie Mustanga, że się z niego cieszy, że mu się podoba. Aczkolwiek liczyłem, że pójdzie trochę w inną stronę, że kupi sobie jakiś inny samochód, może niekoniecznie amerykański, ale jeśli już amerykański, to może właśnie jakieś Camaro. I też nie mówię, żeby tam w silniku od razu V8, nie? Jakby kupił V8, to fajnie, ale tak żeby było to coś innego niż to, co jest na YouTubie już, czy tam nawet w jakichś social mediach, bo to nie tylko na YouTubie, ale też inni celebryci kupują sobie te furki. Żeby to było coś innego. Ja wiem, że to jest oszczędne auto, że dobrze jest sobie kupić, że za niewielkie pieniądze, że może w eksploatacji nie jest drogie, ale jednak myślałem, spodziewałem się po Kickstarterze, że to będzie inna fura. To jest oczywiście jego wybór,
I może on w ogóle ma to gdzieś, co inni ludzie sobie kupują. To jest całkowicie w porządku, tak? Ja się z tym liczę, że to jest jego wybór. Tylko mówię, że tak patrząc na niego jako na celebrytę, jako na youtubera, jako na taką osobę rozpoznawalną, no myślałem, że się trochę wyróżni z tłumu i coś innego ogarnie, zwłaszcza, że jest osobą, która naprawdę się zna na samochodach i która ma dużą, dużą wiedzę. I w sumie to też dużo mówi na korzyść Mustanga, że osoba, która zna się na samochodach, że która postanowiła wybrać sobie tego Mustanga, to sobie go wybrała po prostu. Nie, że to tylko oznacza, że ten samochód jest naprawdę udany. I moim zdaniem jest, bo nim sam jechałem i fajnie się nim jeździ, jako nawet takim daily. Nie musi być to od razu samochód, którym wyruszysz na tor. Jest to po prostu też fajne daily. Nie wiem, jak oni zrobili, kto był odpowiedzialny za projektowanie tego samochodu, ale ktoś zrobił w Fordzie naprawdę zajebistą robotę i myślę, że na tym modelu Ford zarobił ogromne pieniądze. Naprawdę tak myślę, bo ten samochód daje się lubić. Daje się lubić, daje się polubić. No nic, takie moje zdanie na temat V6 w Mustangu Kickstera. Życzę mu powodzenia i w sumie zastanawiam się, czy nie wypożyczyć sobie od nich jakiegoś autka, bo on ma też swoją wypożyczalnię, jak się okazało. Znaczy, ja się dopiero dowiedziałem, no, pewnie mamy już to od dawna. No i nie przeglądałem jeszcze sobie ich wszystkich fórek, ale kurde, wygląda to interesująco i może się z nim skontaktuję, żeby coś tam wypożyczyć i potestować. Fajna sprawa by była. Moi drodzy, ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Piszcie, co myślicie o Mustangu i ogólnie o tym o utrzymywaniu auta i takich kosztach związanych z utrzymaniem samochodu. No i co? Do następnego odcinka. Hejas!